Cześć kochani, witam was na moim kanale. Witam was na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z waszym ulubionym odcinkiem. Haul zakupowy z Shein. Ogółem chyba cztery rzeczy już nosiłam, nie mogłam się po prostu, nie mogłam się powstrzymać, także nie będę przedłużała, mam oczywiście dużo fajnych rzeczy, ciuchów. Nie będę wam tego dała głupot. Zostawiamy łapkę w górę, oczywiście, bo z łapką w górę lepiej się ogląda serio potwierdzone info. I co? Przechodzimy do naszego haulu. Ogółem to sama nie pamiętam, jakie rzeczy zamówiłam. Oczywiście jak zawsze, ja nigdy nie pamiętam. Co to? Co to? O kurde, dwie rzeczy. What? Ej, czekajcie, to może być coś fajnego. Okej, mamy bluzeczkę i mamy spodenki. Okej, bluzeczka, spodenki. Aha, i do tego mamy sweterek. Ej, zarąbiste. Dobra, przymierzam. Okej, mam na sobie pierwszy komplet. Wygląda on tak, słuchajcie, z rozmiarem mam XS. Mógłby być troszeczkę większy ze względu, że boję się, że jak po prostu podniosę ręce do góry, to osunie mi się, wiecie, tak w górę. Spodenki też mogłyby być troszeczkę dłuższe, ale tu nie o to chodzi, jakbym po prostu wzięła eskę, to wiecie, jakbym wzięła eskę, to by było o wiele za duże. Sweterek fajny. Co wam mogę powiedzieć o materiale? Troszeczkę, słuchajcie, ja ostatnio wtajemniczyłam się w materiały, w te składy, jak to wygląda. Materiały z Shein, no słuchajcie, tutaj cena ciuchów, no i robi różnicę w porównaniu, jakbyście chcieli kupić w Polsce szyty, a szyte gdzieś za granicą. No jest różnica w cenie, jest też różnica w materiale, w jakości tego materiału. Czuć po prostu to nawet w ręku. Materiał jako taki jest ok, jeżeli ktoś nie zwraca na to uwagi, gdzie to było szyte i w ogóle, to jak najbardziej. Leżeć leży ładnie, podoba mi się ten komplet, będę w nim chodziła, tylko wiecie, będę w nim chodziła bardziej jak będzie lato, no bo teraz, kurczę, gdzie w takim komplecie wyjdziemy? Ej, ale fajny! Ej, zarąbisty! Zarąbisty, jakby być tak, o tak, o, możemy też sobie, czekajcie. Tak, o, możemy sobie go zrobić. To wygląda tak. To wycięcie. Fajny. Nawet jak wiecie, nawet jak nie, żeby wiecie, nigdzie go tak nie zwisało z ramion, no moim zdaniem tak też bardzo fajnie wygląda. Dajcie, no co sądzicie. Pierwszy komplet i jak najbardziej okej. Ja już dwa komplety nosiłam, taki szary jeden. W poprzednim holu pokazywałam, było taki komplet beżowy, to teraz przed mi taki sam, tylko że czarny. No bo po prostu bardzo mi się podobał, więc sobie zamówiłam taki jeszcze jeden. Ten komplet okej, tylko strasznie śmierdzące, strasznie. Ten, no materiał, to jest materiał. Wszystko kwestia materiału, mi się wydaje. Okej, kolejna rzecz i słuchajcie, tutaj jest, wydaje mi się, że piżamka. Tak, to będzie piżamka. I jak ona wygląda? O, też, no materiał, materiał. Ja wiecie co, jak ja poprzednich holów nie dotykałam tak materiałów takich lepszych i w ogóle, nie zwracam na to uwagi, ale już skoro się troszeczkę w tych materiałach wciągnęłam, podotykałam, no to jest różnica. Ale no nieważne. Spodenki wyglądają w ten sposób, takie różowiutkie. O, i do tego taka fajna, szeroka to bluzeczka taka, widzicie, taka szeroka. Przymierzamy. Okej, więc tak wygląda piżamka. Nie wiem, czy mi prześwitują, bo może mam majteczki akurat czerwone. Fajna, fajna. Nie, nie, nie jest taka, wiecie, czego, nie tego sobie, nie mogę do niczego doczepić. No oczywiście tam oprócz troszeczkę z tym materiałem, ale to nieważne. Znaczy nieważne jest to w ciuchach. Dobra, skąd miałam o tym gadać? Wydawało mi się, że tutaj, wiecie, te ramionczka tak są bardzo w dół, ale ma regulację tutaj, o. Ma regulację ramionczek, także git. Oczywiście coś zapomniałam wam powiedzieć. Wszystkie linki do ubrań stawiam wam w opisie, jak i mój kod. Tutaj wam się wyświetli indywidualny kod na zakupki. Jakbyście sobie chcieli coś kupić, to możecie sobie spróbować. Co o tej piżamce więcej? No słuchajcie, no nie ma nic więcej gadania o tej piżamce. Fajna, fajna. Pokazuję wam ją z tyłu. Wygląda tak. Te spodenki tak samo wyglądają. Ja sobie tak włożyłam, jakbyśmy wyjęli, to tak będzie wyglądało. Piżamka jak piżamka, ale być taka jak na ramionczkę, krótkie spodenki, to tak bardziej okres wiosna, lato, no jesień to już, ale wiecie co, ja nawet w zimę spałam w spodenkach, w piżamce na krótkie spodenki i ramionczka, serio. Także dla mnie to nie ma różnicy, ja uwielbiam zimę. W ogóle nie lubię piżamy, długi rękaw i długie spodnie. Nie, ewentualnie długi rękaw i krótkie spodnie. Długi rękaw, długie spodnie. A nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Pamiętam, że zamówiłam też szlafrok, także poszukam teraz tego szlafroka. Dobra, tutaj jest chyba szlafrok, tak mi się wydaje. Tak, to będzie chyba szlafroczek. Też taki różowiutki, taki wiecie, z tego materiału. Taki modny teraz jest, taki śliski, fajny materiał, okej. Na rękawy kończą się falbaneczką i dół też się kończy falbaneczką. W ogóle dostałam szlafrok z Victoria's Secret, także... O, jeszcze ma pasek! Jeszcze jest pasek do tego, przymierzam, już wam pokazuję. A więc tak prezentuje się szlafroczek, jest on przepiękny, tutaj się do niczego nie doczepiam, absolutnie bardzo ładny ten paseczek. I co, jedyne co mogę wam powiedzieć, to jest taki szlafroczek, że no raczej jak wam jest zimno, jak wstajecie rano i na siebie go nałożycie, to raczej on wam ciepło nie. To jest taki, wiecie, szlafrok raczej bardziej ozdobny, gdzieś na wakacje, coś ten tegę, że sobie na piżamcie czy coś, także mega fajny ten szlafroczek, rozwiążę wam, żeby pokazać, jak wygląda bez tego sznureczka. Prezentuje się on tak, sama zobaczę.
fajny, bardzo fajny ten szlafrok. Nie, no tylko wiadomo, że jeżeli wam jest zimno, jesteście zmarzluchami, to nie jest szlafrok dla zmarzluchów, bo on jest taki, wiecie, bardzo cieniutki, ale bardzo, bardzo i to jeszcze raz bardzo ładny. Mega mi się podoba, dajcie znać, co sądzicie o tym szlafroczku. Ta falbanka dodaje takiego, wiecie, takiej kobiecości. Nie wiem, czy dam radę nagrać ten cały odcinek, bo mi się kamera rozładowuje, ale zobaczymy, najwyżej po prostu przerwiemy, zostawimy do ładowania i wrócimy. Dobra, kolejna rzecz. Okej, co to jest? Dobra, bluzeczka. Taka bardzo, bardzo króciutka, taki topik, a do tego takie leginsy. W środku mają taką gumkę białą, chociaż tego nie będzie widać. Nogawki normalne. I co? Przymierzamy oczywiście. Okej, mam na sobie ten kolejny komplecik. Co mogę powiedzieć, to, że... O, tutaj na rękawie ma jakąś plamę i ja w ogóle tego nie rozpakowałam, jak wyleżało w tych woreczkach, tak leżało. Co wam tu mogę powiedzieć? Jest fajny, materiał ma taki wygodny. Jak tak się nachylam, to tak, o, widzicie? Jakoś tak niefajnie to leży. Może jakby nie miało tych gumeczek, to by ładniej to leżało. Nie no, ogółem jest bardzo ładne, tylko boję się, nie no, jakby nie było tych gumeczek, to by tak się jeszcze bardziej odrywało. Ja lubię taki materiał, taki przylegający, tylko nie rozumiem, czemu to jest taka plama. Ja tego nie rozpakowywałam ani nic, już mam tylko jak wyglądają spodnie. Okej, spodnie prezentują się w ten sposób, chyba są prześwitujące lekko. Mam czerwone gatki, także mogę, może troszeczkę prześwitywać, ale ogółem wyglądają tak spoko, obcisłe. Są raczej takie, wiecie, z wysokim stanem, także ten komplet, jak ktoś lubi wysoki stan, ja uwielbiam, to ten komplet ma właśnie wysoki stan w spodenkach. Jest ok. Okej, słuchajcie, jest okej. Kolejna rzecz, mamy coś czerwonego. Widzę, że tutaj w tym holu dużo kolorów. Różowy, czerwony, czarny. Kolejny komplet. Ja uwielbiam komplety. Czerwony, tutaj z takim, wiecie, sznurowaniem jakby. Chyba on ma szerokie nogawki? Chyba nie. Dobra, okej. I do tego taka bluzeczka. Przymierzamy oczywiście od razu. Okej, ten komplet to na razie chyba mój ulubieniec. Bardzo fajny, fajnie leży. Już wam pokażę go, tak wiecie, w całości. Prezentuje się on tak, moim zdaniem mega. Tutaj ma takie wiązanie. Przylega, tutaj jakaś niteczka wystaje, to nic. Ale słuchajcie, coś mi te ciuchy śmierdzą. Nie wiem, czy coś wylane było na nie, czy co nim to takie śmierdziały. No ale no nie wiem, po prostu no, trzeba by domu wrzucić do prania na początku. Obcisłe tutaj takie ma przy stópkach. Bardzo fajnie się prezentuje. Ja uwielbiam te komplety i ja po prostu w nich cały czas chodzę. Komplety po prostu z Shane. To jest moje życie. Tutaj materiał. Nie, ja lubię ten materiał. Ten akurat jest bardzo, bardzo wygodny. Kolejna rzecz. Nie mam pojęcia, co tutaj jest. Dobra, pamiętam. Chyba to będzie sukienka. No, to będzie sukienka. Ale w ogóle ciepło mi jest ten kombinezon. Jakiś on, kurde, ogrzewany jest. Dobra, mamy sukienkę. Patrzcie, tutaj ma taką falbankę. I taki paseczek. Jestem mi w sumie mega ciekawa. Także co? Przymierzam od razu. Okej, ta sukienka miała szansę być moim faworytem, ale patrzcie na to. Patrzcie na to, jak to odstaje. To nie jest za... Nie. Wiecie, jak ona ładnie leży? Pokażę wam dół. Pięknie leży, ale... No nie, no... Kurde! Nie, moim zdaniem to wygląda kijowo. Sukienka naprawdę jest przepiękna i tu, i taka obcisła. I sobie ją możecie tak ramię ładnie i w ogóle... Ale no kurde! To powinno być, wiecie, jakoś tak strzyte, tak o, a nie, nie, no to niby taki mały detal, ale coś, nie, no nie, no nie, 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 jeszcze raz nie, no gdzie to tak chodzić, tak, przepiękna jest sukienka, ale sorry, nie podoba mi się to. Uważacie to, że to psuje? No ja uważam, że to psuje wygląd sukienki, dajcie znać, jak wy sądzicie, jestem mega ciekawa. I jeszcze taka sukienka, wiecie, taki grubszy materiał, że teraz jeszcze tak, jak tak nie będzie mega, mega ciepło, żeby sobie w niej wyjść, nie wiem, to, no wiecie, to jakoś chyba można przyszyć jakoś tak, nie? A to no nie będzie to samo, nie będzie tak ładnie to zrobione, jakby zrobili to oni, ale... Dobra. Ej, słuchajcie, coś mało rzeczy mam, nie wiem, jak pogubiłam rzeczy, wiem, że coś w szafie mam, zaraz bym musiała wyciągnąć. Kolejna rzecz, której jeszcze tutaj nie nosiłam, nie przymierzałam. Co to jest? Ja nigdy nie wiem, ja nigdy nie wiem, naprawdę. Okej, mamy taką bluzeczkę. I to ona ma taki materiał, taki bardziej elegancki, także przymierzam. Ubiorę te takie czarne spodenki od tamtego stroju. Dobra, mam na sobie tą bluzeczkę, co wam powiem? Leży fajnie, obawiałam się, że będzie leżała gorzej, ale nie lubię takiego materiału. On taki jest taki, nie wiem, jak to wam opisać, taki niby śliz. Taki bardziej elegancki, a można to tak robić? Nie, to będzie wyglądało kijowo, tak nie, tak nie. Czyli tylko tak na ramiona. Fajny, taki wiecie, taki naprawdę bardziej elegancki, no takie większe wyjścia. Nie no, na co dzień też można w takim czymś chodzić. No nie wiem, ja wolę, jak mi tak obciska, jak mi tak przylega, ja tak po prostu uwielbiam, a to w ogóle te czarne spodenki od tamtego pierwszego stroju to są czaderskie, jednak uwielbiam je, kocham i najlepsze spodenki na świecie. Ale nie no, ta bluzka... Ładnie leży, w ogóle nawet tych spodenek tak fajnie to pasuje, ale no tak ślizgi materiał, nie, 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 tu mam lustro, a
Widzicie, też mam lustro. Nie podoba mi się to. O, przejdźmy teraz, mam rozpakowane już bodziaczki takie. Słuchajcie, tutaj tylko 18 plus już to jest. Nie no, żartuję. Patrzcie, takie bodziaczki ładne, także co? Przymierzam. A ta bluzka taka sobie. A więc tak wyglądają te body. Ja ogółem je miałam już nałożone, ale wiecie, tylko przez chwilkę. Na dzień kobiet, 8 marca miałam je założone. Wiem, troszeczkę już tą paczkę przetrzymuję, ale nie miałam kiedy. Tu raz pojechałam w czwartek do Warszawy, wróciłam w czwartek i w piątek dostałam wiadomość, że w niedzielę też mam jechać do Warszawy, także takie było wszystko w biegu robione w tym tygodniu. No ale bez staniczka też się spoko prezentuje. Ja to nosiłam właśnie ze staniczkiem. Ogółem fajne bodziaczki, tylko takie, no nie wiem, ja chyba nie mam tyle odwagi, żeby wyjść z nich w domu. No na pewno nie teraz, na pewno nie w zimę. Może w lato, wiecie, gdzieś tam do krótkich spodenek, tak jak teraz. Fajnie to wygląda. Dajcie znać. Podoba wam się to, jak ja wyglądam w tym? Czy jestem troszeczkę za płaska? Ja myślę, że jest okej. Okay. Dajcie znać, czy... Nie, po prostu powiedzcie mi, czy wy byście wyszły w takich bodach z domu, na przykład o tak jak teraz. Ups! Że do krótkich spodenek. Dajcie znać, czy byście wyszły w takich spodenkach i w takich bodach, jakby na przykład było 30 stopni, czy ileś tam. Bo ja nie wiem, troszeczkę się wstydzę, ale... Jak wy wyjdziecie, to ja też. A, boli mnie noga, bo tak skoczyłam. Dobra, mam tutaj kolejną rzecz. Ja już to patrzałam. Jest to komplet, moi drodzy. Taki komplet, taki wiecie, z pazurkiem. Bo mamy tutaj spodniczkę krótką. I mamy tutaj do tego taką króciutką bluzeczkę z takim paskiem. Także pokazuję wam, jak to wygląda na mnie. Ogólnie powiem wam tak. Zamiast był dobry. Tutaj w ogóle nie zwracajcie na to uwagi na to, bo tą plamę ja sama zrobiłam, także przepraszam. Po prostu miałam walizkę ten komplet, bo ja go miałam ze sobą w Warszawie. No i po prostu o coś się musiało pobrudzić. Ale nie rozumiem tego, jak to ma iść na zdjęcie. Co ja zrobiłam? Nie, na zdjęciu było normalnie, że tak. Tylko to jest niewygodne, niepraktyczne, bo to się tak co chwilę obraca na każde możliwe strony. Spodniczka byłem fajnie i... Nie wiem, wydaje mi się, że fajnie wyglądam w takiej krótkiej spódniczce. Nigdy tak nie nosiłam, nigdy tak nie noszę takich ciuchów, takich wiecie, takich bardzo sexy, kobiecych. No i jakoś po prostu chyba się nie czuję w nich za dobrze, ale uważam, że mam ładną figurę i że dobrze w tym wyglądam. Nie chcę się chwalić, tak po prostu uważam o sobie i mam nadzieję, że każdy z was uważa tak o sobie, bo wszystkie jesteśmy piękne. Więc jak chcecie się poczuć kobieco, to ten komplecik na pewno wam to spełni, tylko jeżeli was nie będzie zdenerwowało takie coś, bo mnie to na przykład zdenerwuje i mam ochotę już to po prostu ściągnąć. Kolejna rzecz! Jest znowu różowiutka i to jest chyba kolejny komplet. Przepraszam, jeżeli wam na przykład to nie pasuje, że ja złamię komplet, to dajcie znać, ale no mi się po prostu podobają mega te komplety i moja kamera już nie ma baterii, zaraz się rozładuje, także trzeba kończyć, ale dziwny materiał to ma. Dziwny materiał, ale przymierzamy. Dobra, ogółem być fajny jest fajne, ma tylko ten... Nie wiem, te wszystkie komplety mają fajny materiał, a ten jest taki inny, po prostu nie jest zły, nie jest dobry, jest po prostu całkowicie inny niż tamte wszystkie komplety, ale nie jest zły. Fajnie to wygląda? Nie. Moim zdaniem ładne. Więc wygląda to tak. Fajnie, nie, no nie jest źle, też tutaj ma takie obcisłe, to ma wiązanie, tylko prześwitują tutaj na... No, właśnie to prześwituje. Majteczki też troszeczkę, nie widać koloru, mi się wydaje, że nie widać koloru majteczek, ale widać taki obrys, że tutaj są nasze majteczki, ale to chyba nie jest żaden minus ani nic takiego. Bo pewnie będą pytania, a ja jestem jakaś zakręcona i nie powiedziałam tego na początku filmu. Wszystkie te ciuchy mają rozmiar XS. Może wiecie coś pojedynczego ma rozmiar S, ale nie pamiętam, nie przypominam sobie co dokładnie. Pojedyncze rzeczy mogą mieć rozmiar S, ale to nie wiem, jedna albo dwie rzeczy mają S, a reszta w sześciutku jest XS. No i tak jak myślałam, kamera mi się rozładowała. Ale co, pokazałam wam ten ostatni strój i był on okej. Wypowiedziałam się na nie, na jego temat i mówię wam, jeszcze został tylko taki jeden, który po prostu miał inny kolor niż ten, który był w poprzednim holu. Jeżeli chcecie, to ja teraz co miesiąc nagrywam takie coś, że pokazuję, co kupiłam w tym miesiącu, także ten po prostu komplet pokażę wam w tym odcinku. A co, ja kończę, rozdawałam się kamerą, musiałam naładować, żeby się włączyła, także wysyłam buziaki. Jeżeli chcecie kolejny haul Shein, piszcie oczywiście w komentarzu. Jeżeli jesteście nowi, to naciśnijcie czerwony przycisk subskrybuj. Ty mnie subskrybujesz? Tak. Jej! Wy też musicie mnie subskrybować, także subskrybuj, łapka w górę i pa!